Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Rekolekcje, dzień drugi. Przyjęcie Ducha Świętego po Pięćdziesiątnicy. Jezus obiecał ochrzcić swoich naśladowców Duchem Świętym, aby zostali napełnieni mocą do ogłaszania światu poselstwa Ewangelii. Obietnica ta została spełniona w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch im podawał. Dzieje apostolskie 2:1-4. Chrzest Duchem Świętym dotyczył nie tylko apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Owe doświadczenie może stać się udziałem wszystkich chrześcijan również obecnie. Ponieważ nie każdy wyznawca uczestniczy w Pięćdziesiątnicy, powstaje zatem pytanie, w jaki sposób chrześcijanie przyjmowali chrzest duchem po Pięćdziesiątnicy. Odpowiedź znajdujemy w Księdze Dziejów Apostolskich. Przynajmniej dwukrotnie duch wstąpił na grupę ludzi, do których przemawiał apostoł Piotr. Spójrzmy na jeden z nich przypadków opisanych w Dziejach Apostolskich 10:44-47. Gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego i słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Bóg prowadził swój Kościół do przyjęcia chrztu duchem również poprzez akt wkładania rąk. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 8:12-17. Podobny przykład modlitwy z składaniem rąk znajdujemy w opisie spotkania apostoła Pawła z uczniami w Efezie, Dzieje apostolskie 19:1-6. Ten, kto modli się i wkłada ręce na innych, sam powinien wcześniej przyjąć chrzest Ducha Świętego. Należy również pamiętać, że wkładanie rąk nie jest konieczne do otrzymania chrztu Duchem Świętym. Zabieganie o napełnienie Duchem w ten sposób jest cudownym doświadczeniem, ale nie jest ono niezbędne. Przyjęcie chrztu Duchem to kwestia przyjęcia wiarą Bożej obietnicy zesłania Ducha. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. Galacjan 3:14. Obiecanego Ducha przyjmujemy przez wiarę podczas chrztu. Jednak, aby skutecznie świadczyć innym ludziom o Jezusie, musimy zabiegać o napełnienie Duchem Świętym każdego dnia. Ellen White napisała: potrzebujemy chrztu Duchem Świętym. Bez tego nasze przygotowanie do wyjścia na świat jest podobne do przygotowania apostołów do ukrzyżowania ich Pana. W kwestii naszego osobistego rozwoju duchowego i napełnienia duchem Ellen White podkreśla: wpajaj każdemu potrzebę chrztu Duchem Świętym, uświęcenia wyznawców Kościoła, aby byli żywymi, wzrastającymi i przynoszącymi owoce drzewami zasadzonymi przez Pana.
Z różnych stwierdzeń Ellen White jasno wynika, że dostrzegała ona ważność napełnienia Duchem Świętym i zdecydowanie zachęcała każdego wierzącego, aby zabiegał o objawienie Ducha, pełni Ducha w swoim życiu. Jezus obiecał ochrzcić swoich naśladowców Duchem Świętym, aby zostali napełnieni mocą do ogłaszania światu poselstwa Ewangelii. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Pierwsze. Dlaczego Jezus powiedział apostołom, aby czekali na chrzest Duchem Świętym? Drugie. Jakie warunki musiały być spełnione, aby apostołowie mogli doświadczyć chrztu Duchem Świętym? Trzecie. Co Ellen White powiedziała o ważności chrztu Duchem Świętym? Czwarte. Czy modlitwa z nakładaniem rąk jest konieczna do doświadczenia chrztu Duchem Świętym? Wyjaśnij swoją odpowiedź. Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się 1. O to, aby Bóg napełnił was swoim Duchem Świętym. 2. O to, aby Bóg działał przez was w mocy Ducha. 3. O osoby na waszych listach modlitewnych. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. My jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. Dzieje apostolskie 5:32. Dziękuję.